Witajcie moi drodzy w kolejnym poradniku jeździeckim Iskrowym. Dzisiaj chciałabym Wam przedstawić piękną klacz, którą kupiliśmy na początku sezonu. Ma na imię Indy i jest przepięknej maści, bo jest srokata. Widzicie ją tam w tyle. Dzień dobry. Kto się będzie czyścił tutaj? Dzień dobry. Indy pierwszy raz zwiedza halę. Nie no, drugi w sumie, bo pierwszy raz jak pierwszego dnia przyjechała, to poszłam z nią właśnie na halę, żeby się wytarzała, ale nie chciała się tarzać. A dzisiaj pierwszy raz przyszliśmy trochę się zaprzyjaźniać. Po 2 tygodniach od jej przyjazdu. Stado ją bardzo dobrze przyjęło, więc czas na to, żeby się trochę zaprzyjaźnić. No chodź. Powiem Wam tak, że z młodymi końmi o tyle jest to fantastyczna taka praca, że dla niej to jest wszystko nowe. Ona teraz odnajduje to, że ja tu jestem jedyna poza nią i warto ze mną się kumplować. I zaczęła mnie traktować jak swojego przewodnika, więc to mnie bardzo cieszy, bo teraz z nią się tak na hali bawiłam, że najpierw przestawialiśmy zad, trochę przód się uczyliśmy, trochę jest jej trudno, ale zrobiła, słuchała się. Jeszcze niekoniecznie może to zrozumiała, ale zaczęło to fajnie się tym zainteresowała. No i puściłam ją bez niczego i zaczęłam sobie chodzić po hali i słuchajcie, efekt jest super, bo zaczęła podążać za mną. Zwiedza i wraca, odchodzi, popatrzy, powącha. I wraca do mnie, więc to jest bardzo super. Indy, no chodź, chodź. Chodź, kobyłka, chodź. Chyba się, słuchajcie, polubiłyśmy, bo poćwiczyliśmy sobie przestawianie zadu dzisiaj i poćwiczyliśmy też to, żeby podążała za mną. No i chodzi bez, zobaczcie, bez niczego, bez kantarka. Chodzimy sobie za wijasami po całej hali. Nie ukrywam, że bardzo mnie to cieszy, bo jest naprawdę, naprawdę bardzo sympatycznym koniem. Bardzo. Co tam, Indy? Podoba Ci się taka praca, co? No pewnie.